Cześć, witam się z Wami w nowym filmie. Już przyjechała moja mama i Ada. I akurat tylko z nią jestem teraz. Jesteśmy na Stokach i idziemy na plażę. To jest w ogóle tak bardzo zielono. Ja lubię te plaże, bo jest tutaj mało ludzi. Dlatego też, że jest to dość daleko i trzeba jeszcze później długo iść na nogach. No ale jest plusem to, że dzięki temu jest właśnie mało ludzi i nawet w niedzielę, tak jak dzisiaj, a jak była jesień, to chodziliśmy tu na grzyby z Michałem. Tak to wygląda. Tu jest Ada, pomachaj, to jest moja kuzynka. No, mama się trochę zakręciła i ma do nas dojechać, ale zobaczymy, czy się jej uda dotrzeć. Uważaj, nie wpadnij. To są bunkry, wiesz, stare. Mogę tam wejść? No, możesz, ale uważaj. Jesteśmy nad morzem i jest bardzo zimno. Ale to jest dobre na to, że jest mało ludzi, to co mówiłam przed chwilą, i wieje, więc nie wiem, czy mnie słychać. Zmarzłyśmy trochę, więc zmierzamy już powoli w kierunku przystanku. To jest taka kuleczka. No dobrze, dobrze. Ale nie chcę grać, żeby wyglądać ładnie. Chcesz grać, żeby wygrać. Dokładnie, grać po zwycięstwo. Boże, już? A ja jestem kim? Czekaj. Hej. Dzięki. Ja teraz jestem tym Polaroid, tak? Tak, jest Michałem. Ja wygrywam, ty się nie wiem. Ale też się gra z Angeliką, czuję się dobrze. Ja nie wiem, że to jest wygrać, bo on nie grał w tego, nie grał w tego. Bo Ada mi wjechała na ambicję. Anczyka, no jeszcze trochę i byś wygrała. Ale ja nie gram, żeby wygrać, ja gram, żeby sobie dobrze bawić. Ja gram, żeby grać. Ja gram do zabawy. Dokładnie. Slej. Wygrała Ada. A pokaż konsolę, jak wygląda, to jest różowa. Zostałam na chwilę sama, bo mama z Adą są w Muzeum Bursztynu. Ja byłam tam w sumie dość niedawno, więc zdecydowałam, że zostanę w domu, a Michał jest na uczelni. Ale dzisiaj wybieramy się z mamą i Adą do Ikei, bo coś tam chcemy. Ja chciałabym akurat doniczki kupić, żeby później przesadzić, bo mam trzy takie rośliny, które są w samych osłonkach. I zjemy tam obiad po prostu. A wieczorem idziemy do kina, więc taki jest plan na dzisiaj. Ale muszę Wam pokazać, co ostatnio kupiłam sobie znowu w Lumpeksie. Jest to bluza Juicy Couture i jest różowa. Ona właśnie się suszy, bo wyrzuciłam ją do pralki, ale pokażę ją tutaj. Tak wygląda. Ma w ogóle jakby tutaj z tyłu super nadruk Juicy Couture. Z przodu jest jakby zwykła, tylko w tym kolorze. I no i super, że mi się udało, bo one tak właśnie na Vinted chodzą po stówie. A ja nie wiem, zapłaciłam za nią może 15 zł. Ona jest taka super obcisła, no bo to jest taki styl Paris Hilton. Ale już mam taką granatową, tylko ona nie jest oryginalna właśnie Juicy Couture, tylko tam jakaś, a
Ta jest Juicy Couture, więc bardzo się cieszę i będę w niej chodzić. Myśli mi to zdjęcie, jak jestem zła na pandę. Weźle ci. Cyk. Ale już filmik to... Ale gadżet, ci powiem. Jesteśmy w Ikei z mamą i z Adą. I zjadłyśmy obiad tutaj i jeszcze szukamy jakichś rzeczy takich drobnych. Ja chciałam kupić doniczki i znalazłam je. Bo to jest bardzo w ogóle spoko butelka i teraz jeszcze szukamy już na koniec baterii. Albo porządnej obieraczki do warzyw. Ale droga jest ta obieraczka, mordo. Matko, ale doniczki nie ma. Ja muszę sobie coś kupić jeszcze tylko do picia. Tak wygląda ta bluza, nawet jakby tutaj ma też to J od Juicy. Zastanawiam się, czy właśnie sobie nie dokupić do niej jakichś takich spodni dresowych, na przykład na Vinted, że spoko by to wyglądało, a tak wygląda z tyłu, z tym właśnie napisem, chociaż te spodnie też pasują, bo jakby ten napis jest w kolorze tych spodni w sumie, więc myślę, że spoko to wygląda. Ada mi mówi, że mam prawie 30 lat, a wyglądam na 20. Też to nie jest prawda, że mam prawie 30 lat, mam 26. Jesteśmy pod muzeum, oddziałem Muzeum Narodowego w Oliwie. Idziemy na wystawę Van Gogha. Muszę się do czegoś przyznać. No. Że od kiedy pracowałam w obszarze kultury i sztuki, to straciłam taką przyjemność z oglądania sztuki. To jest straszne. Mam nadzieję, że mi się uda odzyskać to, ale jest to takie smutne. Nie wiem, czemu się tak stało. W sensie jakby spoko, jest fajnie, wiadomo, ale no jakby nie tak jak kiedyś. Czy to straszne, co mówię? Kiedyś to był syndrom Sztendera. Zachwytu. Na Biennale na przykład miałam, także miałam parę takich zachwytów. Wenecji. Ale też czasem coś takiego zupełnie przypadkowego potrafi mnie zachwycić. Szkoda, że nic nie nagrywasz w Wenecji. No szkoda. Nie miałam na to czasu poza tym. Idziemy właśnie na lodowisko, na łyżwy, które jest przy bramie Oliwskiej i ono jest zadaszone taką kupułą kosmiczną i będziemy jeździć. Ja w zeszłym roku byłam parę razy na nartach
w tym sezonie jeszcze, Boże, na nartach, na łyżwach, w tym sezonie jeszcze nie. I trochę mi się źle jeździło w zeszłym roku, tak jakbym zapomniała, jak to się robi, ale może to wina tego, że miałam nieostre łyżwy, a dzisiaj dam je sobie do naostrzenia, a za mną jest zieleniak. I tak jest mama i Ada. Tam idą z tyłu. Wolno chodzą bardzo. Mamy 5 minut do otwarcia lodowiska. Okazało się, że nie ma na 11.30 biletów i kupiłyśmy bilety na 13, a teraz jedziemy do na Wajdeloty coś zjeść po prostu przed tymi łyżwami, bo mamy 1,5 godziny, a nie opłaca się wracać do domu. Też mamę, jak robi piruet? Nie wiem. A jednak, co wam, to nie jest taka zła ta muzyka, ale jest bardzo dużo ludzi. I boję się jechać i nagrywać, że jest coś w stanie. Więc tak trochę w balustradzie, ale ja nie, że aż tak dobrze jak moja mama, ale no w miarę umiem trochę. Ale ładny kadr. To już nasze ostatnie śniadanie, bo mama z Adą dzisiaj wracają do siebie. I trochę mało nagrywałam właśnie takich rzeczy pomiędzy, bo jest to właśnie bardzo ciężkie, jest tyle osób, żeby nagrywać i w ogóle mieć jakąś taką przestrzeń, żeby coś powiedzieć do was, jak się jest z innymi osobami, to dla mnie bardzo trudne. A tutaj zabawa podczas wyjazdu była taka, że Ada kupowała sobie w Biedronce minionki, bo chciała mieć minionka pokojówkę i bardzo długo nie mogła jej trafić, bo ona się trafiła jako 17 i dzięki temu ma 17 minionków, co znaczy, że wypiła 17 tych soczków. A ja znalazłam jej tego jednorożca. A najwięcej z tych. Jeden z kwiatku. No, przy takim wynajmie za mieszkanie to mało. Co ty mnie zapomniałaś? Jak ja mam dodać dobre vloga, na którym wy jesteście? Jak albo wyglądacie źle, albo na Lesiu wygląda źle, albo mówisz jakieś dziwne rzeczy. Albo Ada, używasz cukru, ja nie wiem. I to nie chodzi o to, że ty używasz cukru, mi to nie przeszkadza, ale ja nie używam, a ktoś może pomyśleć, że to używam. Ja też jadam Prince Polo i ono jest bardzo dobre. Słodycze dla starych ludzi. Czarną czekoladą. Pamiętacie taką reklamę? Była taka reklama Prince Polo kiedyś. No, w latach 90. Właśnie, można zobaczyć. Ada pamięta. Że szedł gościu. Otwierał płaszcz, a tam jest właśnie same Prince Pola. Nie pamiętasz tej rybki. Mam dziś urodziny, 27 i no dzisiaj akurat nie nagrywam takiego standardowego vloga, więc nie zobaczycie ich.
ale chciałam się podzielić taką refleksją z wami, bo też jakby moje urodziny są dla mnie w pewnym sensie związane również z YouTube'em, bo kilka lat temu, jak jeszcze mieszkałam w Katowicach, wydaje mi się, że to było 4 lata temu, tak, 4 lata temu, to chyba było w 2018 roku. W każdym razie, jakby w swoje urodziny założyłam YouTube'a i nagrałam pierwszy film. Dodałam go tam kilka dni później, ale generalnie jakby własny kanał na YouTubie był od bardzo dawna moim marzeniem i to, żeby mieć jakąś platformę i tam robić swoje rzeczy, było no takie super i właśnie urodziny też mi się z tym kojarzą, bo swój pierwszy film nagrałam właśnie w urodziny i jakby bardzo długo miałam tak, że bałam się czegoś robić albo nie chciałam czegoś robić i bo bałam się jakby też, że poczekam z tym, aż skończę szkołę, aż skończę studia, aż nie wiem, nie będę miała pracy i tak dalej, bo no jakby wtedy można czuć jakąś taką wolność ogromną, że nie mieć tego strachu, że coś się zrobi, ale jakby i tak mimo to robiłam to i jakby założyłam kanał będąc na studiach, wiedząc o tym, że jakby inne osoby będą o tym wiedzieć i jakby coś mogą też w jakiś sposób mnie ocenić albo, no nie wiem, obgadywać i tak też było, więc jakby też to się zdarza i trzeba się z tym liczyć, ale myślę, że jakby mimo to trzeba robić to, w sensie ja jakby wychodzę z tego założenia, że no żeby słuchać siebie i robić to, co się chce robić, bez względu na to, że ktoś może nas w jakiś sposób skrzywdzić, choćby na przykład poprzez obgadywanie i tak dalej, no bo to jest zawsze jakby ta sytuacja, że wiecie, jakby ktoś was zna, jesteście razem w grupie i nagle robisz coś i zaczynasz jakby robić coś innego. Jeszcze coś, co jest dostępne dla innych, więc jakby każdy może cię w jakiś sposób też odebrać inaczej i skrytykować, ale no nie powinno to naruszać tej pewności siebie. No i uważam też, że jakby nie ma co czekać na to, żeby mieć idealne życie i dopiero wtedy zacząć je, nie wiem, pokazywać, bo moim zdaniem jakby super jest... że ja uważam, że ja mam idealne życie i że jest najlepsze w ogóle na świecie i nie chciałabym się zamienić z nikim nim, bo jest, no, no jest po prostu najlepsze dla mnie. Natomiast jakby nie ma co też czekać na to, żeby dopiero coś się... jakby w sensie, że nie ma co jakby czekać z pokazaniem czegoś, aż to będzie idealne, co nie? W sensie super jest ta droga i jakby pokazanie właśnie całego procesu i ja długo miałam z tym problem, że jakby coś było dla mnie nie do końca idealne i nie chciałam tego pokazywać i jakby miałam jakieś takie obawy z tym związane, a tak naprawdę to nie jest zgodne z moją osobowością, bo ja się tak naprawdę nie boję niczego i też nie mam nic do ukrycia i jakby uważam, że prawda i jakaś szczerość i autentyczność są super ważne i też mam nadzieję, że udaje mi się to tutaj przekazywać. No i to w sumie na swoje 27 urodziny życzę sobie regularności w tym roku i dodawania regularnie filmów, bo to jest coś, co bardzo, w sensie YouTube, to jest... właśnie sobie w urodziny przypominam o tym, że to było moje marzenie, które się spełniło i bardzo się z tego cieszę i doceniam to, jestem za to wdzięczna i dziękuję Wam, że oglądacie moje filmy, to jest super. I jeśli chodzi o... no właśnie, bo teraz w sumie, zamiast tego, co teraz powiedziałam, miałam nagrać podsumowanie tego, co w tym tygodniu oglądałam, czytałam, widziałam, grałam i tak dalej. Ale przez to, że była mama z Adą, to i tak były te rzeczy, bo wspólnie jakby oglądałyśmy razem serial i też byłyśmy w kinie, ale chcę to nagrać w podsumowaniu stycznia i to będą takie dodatkowe filmy. Planuję 2 dodatkowe filmy oprócz vlogów, które będą pod, w sensie początkiem miesiąca i to właśnie będzie takie podsumowanie, co czytam, co oglądam, w co gram, takie, nie wiem, jakieś takie inspiracje, nie inspiracje, po prostu
książkowo, filmowo, serialowe i wtedy właśnie opowiem o tym serialu i o tym filmie, ale oprócz tego ukaże się też film z serii o rzeczach, czyli film rzeczy, które kupiłam w styczniu i on będzie też dodatkowym materiałem, oprócz tego będzie vlog w przyszłą niedzielę. Dobrze mi idzie póki co regularność, dziękuję, że jesteście i jeśli Wam się podoba, to będzie mi miło, jeśli dacie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!